Ale jak to? Co ty, Monty, pierdolisz? No nie wierzycie? Uciekł. Ale dlaczego, do cholery? Nie pamiętam. Pamiętam jedynie, że znalazł coś w kartotekach. Bodajże coś o Cao Ming. Czyli już się dowiedział, że oni istnieją. Trzeba go jak najszybciej znaleźć. Colan, spokojnie. Chyba nic mu się nie stanie. Monty debilu jeden. Gdyby było tak jak mówisz, to Harry żyłby do dzisiaj. Zresztą i tak mamy zadanie rozwalenia Cao Ming. Trzeba załatwić 8 gostków w największych krajach i 4 w najbardziej zaludnionych. Ja i Chewan lecimy na 8. Ty zajmij się 4 i znajdź Zorka. No to żegnajcie, przyjaciele. Było nas 3, w każdym z nas inna krew, ale jeden przyświecał nam cel. Za kilka lat mieć u stóp cały świat, wszystkiego w dół. Alfa i łyk i dyskusje poszli, niecierpliwy w nas ciskał się. No proszę, Zork Fletcher, wiedziałem, że w końcu tu przylesiesz. Gdzie jest Karity Ryżojadzie? O tym to możesz tylko pomarzyć. Pogódź się z tym wreszcie. Nie maj, przegiąłeś. Wiesz, gdzie jest Harry, czy mam ci rozkurwić łeb? Zostaw naszego dowódcę i intruzję. Morda mi tu palancie. No, długo mam jeszcze czekać na twoją śmierć. Mogę ci powiedzieć tyle, że ją przenieśli gdzie indziej. To ja tu będę decydować, ile możesz powiedzieć. A to co powiedziałeś, to dla mnie za mało. Gadaj, co jeszcze wiesz. Wypchaj się, Fletcher. Najlepiej głównem twojej siostry, bo hehehehe. Pyśnij się, pierdolony wy. Właśnie zmarnowałeś swoją szansę. Zdychaj.